Woo! Almost died. Nowe tło będzie z nami przez najbliższe kilkanaście minut, dlatego że jest to Airbnb. Więc nacieszmy się tym razem. Jest tutaj bardzo, bardzo pięknie. Pozdrawiam Was ciepło, dosłownie, z Australii, która była, jest dużą inspiracją do dzisiejszego filmu. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was oficjalnie, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to trzeci odcinek serii Wszystko, co wiem, w której dzielę się swoimi sposobami, patentami, rytuałami na to, by optymalizować swoje życie w przeróżnych aspektach życia. Porozmawialiśmy już o poranku, o przeziębieniu. Dzisiaj będziemy mówić o podróżach. Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, marzenia, prośby, zostawiajcie je koniecznie w komentarzach. Ja chciałabym tą serię odpowiadać też na Wasze potrzeby. Także dzisiaj rozmawiamy o tym, jak przeżyć podróż i być w stanie po długiej podróży dobrze funkcjonować w swoim codziennym życiu. Natomiast dodam tylko, że partnerem całej serii Wszystko co wiem jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety, z których ja korzystam od lat, backed by science, najwyższa jakość, bardzo, bardzo Wam polecam. Tak jak powiedziałam, Australia była inspiracją do zrobienia tego filmu, dlatego że odbyłam najdłuższy w swoim życiu lot samolotem i wydaje mi się, że te patenty są szczególnie istotne, jeżeli podróżujemy przez długi, długi czas i chcemy na miejscu już być w dobrej formie, bo nie sztuką jest przeżyć podróż, ale myślę, sztuką jest przy zmianie czasu i przy tak męczących godzinach w podróży móc dobrze funkcjonować na naszych wakacjach, czy nie wiem, czasami też wracając z wakacji, prawda, z powrotem w domu, a nie chcemy mieć kilku dni na to, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób kontaktować ze światem i dojść do siebie. Powiem Wam szczerze, że ja stosuję te patenty również w przypadku krótszych podróży, ale ten zestaw praktyk jest szczególnie polecany i powiedziałabym wręcz naprawdę zbawienny, jeżeli przed nami dłuższa, wymagająca podróż, bo umówmy się, jest to dla naszego ciała, umysłu i ducha ogromne, ogromne obciążenie, więc ja oczywiście z moim asystentem nic się nie zmieniło, co prawda drugi koniec świata, ale zasady są te same, moi mili. Mam dla Was raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem takich czołowych, najważniejszych, dużych aspektów, o których moim zdaniem warto pamiętać. Dodam oczywiście, że nie jestem lekarzem i nie jest to żadna porada ekspercka. Są moje sposoby, które ja sobie wypracowałam na podstawie rozmów z ekspertami, na podstawie książek, podcastów czy przeróżnych źródeł wiedzy i u mnie się to po prostu sprawdza. Także cokolwiek tutaj, o czymkolwiek posłuchacie, to jest tylko wskazówka. Pierwsza rzecz, powiem tak, to jest mniej więcej ułożone w kolejności chronologicznej, ale na pewno nie w kolejności pod tytułem najważniejszych rzeczy, najmniej ważnych, no ale lecimy. Rzecz, która jest dosyć mała, ale może robić różnicę, szczególnie jeżeli na przykład chcemy w samolocie spać, u mnie tak to działa, to jest to, że ja nie piję kawy przed lotem. Bywa to trudne, ale powiem Wam szczerze, ja byłam tak podekscytowana przed tym wylotem do Australii, że czułam się, jakbym była, naprawdę przyjmowała kofeinę dożylnie przez ostatni tydzień. Dlatego niewypicie kawy było bardzo rozsądne. Ja i tak byłam cała po prostu pobudzona przez te kilka dni i szczególnie właśnie o poranku przed wylotem, więc nie piłam kawy. Kawa, wiadomo, odwadnia, a nie ma też nic równie odwadniającego jak przebywanie w samolocie. I to jest, myślę, też bardzo ważny komunikat. Powietrze w samolocie jest jałowe, tragiczne, po prostu zatrute tymi setkami ludzi, którzy tam chuchają, kaszlą i tak dalej. Naprawdę powiem Wam, że jak wsiadłam teraz do samolotu, dygresja numer jeden, to koło mnie były albo płaczące dzieci, kichające dzieci, kaszlący panowie, panie, po prostu naprawdę myślę sobie, wow, jesteśmy zamknięci w takiej bańce zarazków, więc to powietrze jest jałowe, nie ma praktycznie żadnych składników odżywczych, jest bardzo suche, więc ono nam po prostu szkodzi, ale do tego jeszcze przejdę. Bardzo odwadniamy się w samolocie, więc nie picie kawy przed lotem jest pierwszą rzeczą, o której można pamiętać. Natomiast oczywiście analogicznie bardzo ważne jest to, żeby wodę w samolocie pić. Ja jestem ogromną orędowniczką picia wody ciepłej, prawie że wrzątku, może nie wrzątku, ale bardzo ciepłej wody. Powtarzam to wielokrotnie, jest to balsam dla naszego układu pokarmowego. Woda zimna nie służy nam, nawet
kiedy jest bardzo ciepło. Więc mój patent jest taki, że oczywiście zanim przejdę przez security na lotnisku, wypijam, oczywiście mówię tutaj o lotnisku, ale możecie to też zastosować do różnych innych środków transportu. Tak, dajmy sobie ten długi lot jako taki punkt odniesienia. Natomiast ja wypijam wodę zawsze przed jeszcze przejściem przez security. Jak już przejdę przez security, to proszę w jakiejś kawiarni czy w knajpce na lotnisku, żeby mi wlali wrzątek do mojego termosu. Czasami sobie to po prostu mieszam z taką wodą pitną, która jest, wiecie, w takich stacyjkach, żeby mieć na start butelkę wody. Jeżeli to jest długi lot, to ja w ogóle lubię mieć dwa termosy, żeby po prostu nie musieć wstawać, pytać, prosić. No właśnie, bo jeżeli zagapicie się, to też nic straconego, możecie na luzie poprosić za darmo o wrzątek do termosu w samolocie. Ja to robię za każdym razem i jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Naprawdę pijcie regularnie przez całą podróż, podkreślam to. Kolejna rzecz jest może trochę kontrowersyjna, a mianowicie chodzi mi o post na pokładzie. Ja staram się nie jeść w samolocie. Słyszałam o tym patencie od moich bliskich, różnych dziewczyn wellnessiar od bardzo, bardzo dawna. Wydawało mi się to absolutnie niewykonalne przy moim apetycie, ale powiem Wam szczerze, parę razy zdarzyło mi się, znaczy za każdym razem przy długich lotach mam duże problemy z trawieniem i mój brzuch źle znosi loty i postanowiłam przetestować ten patent niejedzenia w samolocie i rzeczywiście no nie da się ukryć, że to działa i czuję się znacznie, ale to znacznie lepiej. Też nie czuję takiego wzdętego brzucha. Ja też mam takie poczucie, że też w samolocie z jednej strony, jak już zaczynasz jeść, to mógłbyś jeść przez cały czas. Ja mam coś takiego w podróży, dajcie znać, że po prostu jak już się zacznie, to non-stop masz wrażenie, że jesteś głodna. A paradoksalnie, kiedy zdecydowałam się na to niejedzenie, ale byłam przygotowana, gdyby się okazało, że jestem super głodna, więc to też jest ważne, to ja tego głodu tak bardzo nie odczuwałam. Znaczy, czułam, że mogłabym coś zjeść, ale te warunki tam, ta ilość bodźców, hałasów, ta wysokość, to co się dzieje z naszymi jelitami, które się w ogóle obkurczają na wysokościach, jakoś miałam takie poczucie, że to nie jest ten rodzaj takiego popędu na jedzenie, jaki mam na ziemi. Więc to jest taka ciekawostka. Jestem ciekawa, czy wy mieliście tego rodzaju doświadczenie kiedykolwiek. W każdym razie to, co jest ważne, to, że najadam się przed lotem, jem coś sycącego i pożywnego, to jest mega istotne. Jest takie przekonanie, że aby lepiej dostosować się do strefy czasowej, do której lecimy, a to ma sens w przypadku długich lotów, jest to, żeby jak najwcześniej przestawić się na jedzenie w porach, które są adekwatne do tej nowej strefy czasowej. Czyli okej, najadam się przed lotem, ale kiedy wsiadam do samolotu, stawiam sobie zegarek i już myślę sobie o tym, że będę się przestawiała, nie jem w samolocie, ale wysiadam i na przykład jest pora śniadania, no to wiadomo, jem śniadanie, jest pora kolacji, jem kolację i już jestem w tym trybie, nawet jeżeli złapie mnie w tych pierwszych dniach głód w jakiejś dziwnej porze, to no mówię, z tego według mojej wiedzy dobrze jest od razu się jedzeniem przestawić, no bo to też nam od razu bardzo fajnie resetuje nasz zegar wewnętrzny. I on wtedy łatwiej się przestawia i rejestruje to, że okej, teraz już funkcjonujemy w zupełnie innym środowisku, w zupełnie innej strefie czasowej, więc teraz dodatkowy argument za tym, że no jedzenie w samolocie też wprawia nasz organizm w taką, nie wiem czy jest takie słowo, ale konfudację nazwijmy to, lekki stan, jakby to nazwać? Poczekajcie. Lekki stan, nie wiem. Też oglądam sporo materiałów na temat tego, że jedzenie w samolotach jest naprawdę słabej jakości, więc wydaje mi się, że jeżeli już planujecie coś zjeść i nie macie żadnych problemów brzuszkowych i nie widzicie potrzeby, żeby nie jeść, chociaż tak jak mówię, jest to bardzo dobry patent na jetlag, więc nie tylko kwestia trawienia, ale też patent na jetlag, to po prostu lepiej wziąć coś lekkostrawnego ze sobą z domu. Ja mam zawsze takie ratunkowe orzeszki podprażone, po prostu kocham, ale na przykład spoko opcją też byłoby congee i też coś, co wypróbowałam, bo na przykład leciałam raz w takim slocie popołudniowym, kiedy nie miałam problemu z jedzeniem, bo byłam na przykład po obiedzie, raz leciałam na noc, więc też było mi łatwo, ale w momencie, kiedy bym leciała przez cały dzień, myślę, że to byłoby większe wyzwanie i to, co sobie przetestowałam, to są nasiona chia i do mojego termosu po prostu wysypałam sobie, nie wiem, łyżkę czy dwie nasion chia i zrobił się z tego może nie klejk, ale było sporo takich glutków z chia, przez co raz, że nas to nawadnia, bo zatrzymuje wodę dłużej, zatrzymuje wodę w dobrym tego słowa znaczeniu, plus też nam zapełnia brzuch, więc daje uczucie sytości, a dodatkowo nasiona chia są bardzo, ale to bardzo zdrowe.
Niemniej, abstrahując od kwestii jedzenia i tego, że niejedzeniem możemy ten jet lag w jakiś sposób ograniczyć, to niewątpliwie na przeżycie podróży wydaje mi się najbardziej pomaga sen, a ze snem bywa różnie, więc to nie picie kawy przed lotem może być dobrą opcją, bukowanie lotu na noc też może być dobrą opcją. Moim zdaniem, ja nie jestem jakąś mistrzynią spania, ale mam... W sensie naprawdę nie jestem mistrzynią spania w transporcie. Są ludzie, którzy po prostu siadają i wbijają gwoździa. Ja nie jestem tą osobą. Natomiast mam takie dwie rzeczy, z których korzystam. Pierwsza z nich to jest opaska do spania. W niektórych liniach lotniczych dostajecie taką opaskę, ale warto naprawdę mieć swoją. To się w ogóle sprawdza o każdej porze dnia i nocy. Nie do końca. O każdej porze nocy. Natomiast druga rzecz to jest RestMe z HealthLabsu, który mam tutaj i już Wam pokazuję. RestMe to jest cudowny suplement, który ja odkryłam parę lat temu. Tutaj nawet nazwa wskazuje, kiedy masz problemy ze snem. On zawiera przeróżne cudowne składniki. Tutaj mamy kozłek lekarski, męczennicę cielistą, ashwagandę, ekstrakt z chmielu, magnez, glicynę, taurynę, ale również, nie wiem czy przede wszystkim, ale również jest tutaj melatonina. To warto wziąć tak z dwie godziny przed snem, godzinę, dwie przed snem. Chociaż tu jest napisane ile? 2-3 godziny przed snem. Dwie kapsułki i to nas wycisza i pomaga nam po prostu mieć taki bardziej spokojny sen, szczególnie w takim miejscu jak środek transportu, gdzie tych bodźców jest bardzo dużo, no i nie mamy tego cudownego stanu spokoju. Przypominam, że mam stały kod przez cały rok w HealthLabsie, to jest Karolina10, to jest zniżka 10%, ale też w ciągu roku są przeróżne promocje, więc że tak powiem stay tuned, na pewno będę o tym informowała na przykład na Instagramie Karolina Sobańska, tutaj też self promo. Kolejna rzecz, która jest dosyć ważna, to jest to, że właśnie powietrze w samolocie jest mega suche, co też ma wpływ nie tylko na nasze jetlagowe tematy, brzuszkowe tematy, ale w ogóle tak sobie teraz myślę, znowu dygresja numer dwa, że jetlag i trawienie to są bardzo dwie powiązane rzeczy, w sensie nasz rytm dobowy, nasza regeneracja, nasz sen, o którym przed chwilą powiedziałam i nasze trawienie, pory posiłków, to wszystko sprawia, że my albo funkcjonujemy, no właśnie, jak w zegarku, zgodnie z naszym rytmem dobowym, w taki sposób, że się regenerujemy, mamy dużo siły, albo nie, więc tutaj nie ma, jedno bez drugiego nie funkcjonuje, tak jakby sam sen nam nie wystarczy, samo trawienie nam nie wystarczy, to wszystko na siebie wzajemnie wpływa. Dobrze trawimy, dobrze śpimy, dobrze śpimy, dobrze trawimy, także ważne sprawy, ale też wiecie co, powiem Wam, dygresja trzecia, nie chciałabym, żeby wybrzmiało, że trzeba po prostu teraz być jakimś perfekcyjnym lataczem samolotem, bo na koniec dnia nasze ciała się świetnie regenerują, więc to nie są jakieś zasady po prostu z dekalogu, ale ciekawostki może Wam się przydadzą, ja mam dużą radość z tego, że po prostu dbam o siebie nawet na pokładzie samolotu, plus kolejna rzecz jest taka, że loty są długie, w związku z czym możemy przy okazji porobić coś ciekawego, wellnessowego i właśnie dlatego napisałam o tej kolejnej rzeczy sobie tutaj. To jest ta taka cała rutyna pielęgnacyjna, która jest dla mnie ważna. Pierwsza rzecz jest taka, że nie wyobrażam sobie mieć makijaż na długim locie, więc brak make-upu. I to, co ja robię, to jeżeli na przykład właśnie wsiadam do samolotu w ciągu dnia, no to ważne dla mnie jest to, żeby nie mieć makijażu, mieć bardzo dużo kremu, no bo tak jak powiedziałam, nasz wspaniały samolot odwadnia nas i też nasza skóra jest przesuszona, często mamy, nie wiem, miewam po podróży jakieś wypryski na twarzy i tak dalej, więc dużo kremu na twarz i też staram się przed pójściem spać, jeżeli to jest na przykład właśnie lot nocny, czy i potem analogicznie o poranku przed wylądowaniem robię sobie pielęgnację na pokładzie, także mam to wszystko w takiej małej kosmetyczce przezroczystej ze sobą. Po prostu myślę, że umycie twarzy, jakiś tam tonik, krem to jest super sprawa i nasza buzia nam za to podziękuje. Jest to też bardzo miło, odświeżające, nie wiem czy wy tak macie, po prostu ja się obudziłam tak przesuszona nad ranem teraz w samolocie, że z przyjemnością sobie zrobiłam te wszystkie kroczki. I też spoko opcją, słuchajcie, jest na przykład nałożenie jakiejś maseczki. Ja tego nigdy nie zrobiłam, ale taka duża warstwa kremu, maski na noc, uważam, że to jest bardzo, ale to bardzo fajny patent i nie wymaga też jakiegoś mega przygotowania, naprawdę. Wydaje mi się, że to jest w naszym zasięgu. Kolejna rzecz, moi mili, to jest bardzo fajna ciekawostka. Coś, czego dowiedziałam się od Asi Łożyńskiej, czyli żeby wąchać olejki eteryczne w samolocie, jakokolwiek by to nie brzmiało, ale ponoć jest to sposób właśnie na jetlag, po to, żeby nie zatruć się powietrzem w samolocie, o którego szkodliwości już mówiłam.
No więc dzięki temu nie wdychamy go aż tak dużo, a raczej niwelujemy te szkody. Także warto sobie wziąć dowolny olejek eteryczny, ale oczywiście najwyższej jakości, bo to jest istotne, żebyśmy nie wdychali jakichś, wiecie, chemicznych zapachów. I ja czuję ogromną ulgę, kiedy raz na jakiś czas się tak sztachnę właśnie olejkiem eterycznym. Mam też takie rolony na przykład i sobie smaruję wokół nozdrzy czy tutaj, bo czuję ukojenie. Mam dyskomfort, wdychając powietrze w samolocie, mam wrażenie, że ono nie jest dla mnie dobre, więc te olejki dają mi uczucie, że jestem jakaś może bardziej wsparta i odżywiona. Czy to działa? Tego nie wiem. Ja się czuję lepiej, więc nawet jeśli to placebo, polecam serdecznie. Następna bardzo ważna rzecz, już przedostatnia, to jest zachowanie jakiegoś ruchu w samolocie. Wiem, że to może być trudne. Moim patentem jest to, że sobie zawsze rezerwuję miejsce od alejki. Wiem, robiłam ankietę na Instagramie, większość ludzi woli okno, ja też to szanuję, może to jest lepsze do spania, myślę, że to jest lepsze do spania. Jeżeli lecicie w kilka osób, no to też nie jest to aż takie problematyczne, ale ja zwykle latam sama, tak szczerze mówiąc, więc wolę alejkę, bo alejka daje mi wolność, mogę chodzić do łazienki, mogę się rozciągać, staram się robić sobie jakieś takie spacery po samolocie, robić jakieś podstawowe rozciąganie, czasami jak się wstydzę, to na przykład w łazience po prostu sobie trochę się trochę powyginać w miarę możliwości, porobić jakieś skłony, no właśnie porozciągać biodra, wszystko co tylko możecie, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo nasze ciało, nie wiem, ja przynajmniej czuję się w samolocie po prostu mega zamrożona i bardzo tego potrzebuję i daje mi to ogromną ulgę. Kolejny patent jest taki, to teraz totalny bonus, dygresja czwarta, że jeżeli rezerwuję miejsce w samolocie i widzę, że jest zajęte okno i dwa są wolne, to biorę alejkę właśnie w takim rzędzie, bo wtedy jest szansa, że nikt się na ochotnika nie zgłosi na to miejsce w środku, bo wiecie, gdyby były trzy wolne i biorę alejkę, to jest szansa, że tu mi wskoczy jakaś parka, a jeżeli jest jedno wolne, no to jakiś, nie wiem, kto, jakiś samotny podróżnik zarezerwowałby specjalnie miejsce w środku. Więc jeżeli jest nadzieja, że to miejsce zostanie wolne, to moim zdaniem właśnie będzie to miejsce. Więc to jest mój patent. I na sam koniec, moi mili, kilka słów o tym, co robimy po wylądowaniu. Po wylądowaniu, tak jak powiedziałam, jemy w zgodzie z strefą czasową, w której lądujemy. More or less. Ja jadłam kolację o 22:30 ostatnio, bo tak wyszło i to też jest okej. Starajcie się iść spać normalnie. Polecam nie robić jakichś super długich drzemek albo właśnie kłaść się spać o 17, dlatego, albo nie wiem, o 12 w południe, bo po prostu dłużej Wam zajmie dostosowanie się. I to wszystko powiedziawszy, moi drodzy, nadal muszę przyznać, że miałam dosyć spory jet lag, tak mi się wydawało, natomiast jak rozmawiałam z moimi znajomymi, to oni wszyscy stwierdzili, że jestem w pełni sił, więc miałam takie 2-3 dni, gdzie rzeczywiście ścinało mnie o dziwnych porach, ale nie wiem, jakby było, gdybym się na przykład do tych rzeczy nie zastosowała i właśnie tego rest mi od Helplapsu używałam jeszcze przez 2-3 kolejne noce po wylądowaniu, bo bardzo mi zależało na tym, żeby w miarę możliwości nie obudzić się właśnie o 1 w nocy albo o 4 nad ranem i zastanawiać się, gdzie jest mój obiad albo właśnie czy idziemy na śniadanie. Wszystko się kręci wokół jedzenia, jak widać. No, to są takie doświadczenia, które miałam rzeczywiście i Wy pewnie też, więc dajcie znać, jakie Wy macie patenty w podróży, dajcie znać, czy korzystaliście z którychś z tych patentów, może się z czymś na przykład nie zgadzacie, w sensie uważacie, że to nie działa, to jest bardzo ciekawe dla mnie. Dajcie znać, czy czujecie się lepiej lecąc na wschód i na zachód, jeżeli macie doświadczenie takich lotów międzykontynentalnych, bo ja słyszałam różne teorie i mi się wydaje, że w sumie dla mnie nie ma reguły, natomiast to, co Wam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam, to brać długie loty na noc. To, co było fajne teraz przy tym locie, to jeszcze dodam, to było to, że wylądowałam, próbowałam spać, w miarę spałam w samolocie i po wylądowaniu, w sumie po kilku godzinach znowu była pora spania, tak, bo leciałam na wschód. W związku z tym po takim niewyspaniu miałam drugą noc, mimo że spałam tej nocy 6 godzin, to i tak było niezłym wynikiem, to miałam takie poczucie, że nie jestem w takim deficycie snu, bo miałam w zasadzie bardzo krótki odstęp między nocą a nocą i na przykład mi się to bardzo sprawdziło. Może gdybym spała w samolocie 13 godzin, to bym nie była w stanie tak spać, ale myślę, że doszłam do siebie całkiem nieźle i te wszystkie patenty są super, także jeżeli w jakikolwiek sposób Was dotyka jetlag, to mam nadzieję, że któryś z tych patentów może się okazać, że będzie dla Was dobry. Ja też je stosowałam
przy krótszych lotach i też dało mi bardzo dużo komfortu i sprawiało, że szybciej byłam w stanie korzystać w pełni z tego, że jestem w nowym miejscu i nie muszę się martwić tym, że jedyne co chcę robić to spać i marudzić. Kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że obejrzeliście kolejny film z serii Wszystko co wiem. Dzięki dla HelpLabsu za objęcie tej serii swoim patronatem. Czekam na Wasze komentarze, przemyślenia. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Nagrywanie tych filmów daje mi ogromną radość, więc raz jeszcze wielkie dzięki i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!